Witam Was w kolejnym filmiku. Majeczka jeszcze śpi, ale w dzisiejszym vlogu Wam witam z dwoma pieskami, ponieważ moi rodzice pojechali na kilka godzin, a ja przez ten czas wzięłam Sonię do siebie. No i tu Sonieczka sobie leży na środku dywanu. Sonisza jest smutna, bo moja mama pojechała, ale za kilka godzin wróci, więc Sonia też wróci. Zaprowadzę ją. A jeśli słyszycie jakieś odgłosy w tle, no to dlatego, że tam naprzeciwko mnie blok jest remontowany. Nie wiem, czy tu nawet widać rusztowanie. Tu Sonia siedzi ze mną na łóżku. Maja tam w legowisku. Maja jest zazdrosna i się obraziła. Maja dalej jest obrażona na mnie, że głaskałam Sonię. Jest cały czas zazdrosna, więc tam się odwróciła i śpi. Ale na pocieszenie zaraz będę miała dla niej coś dobrego, no i oczywiście dla Soniusi również, bo pomyślałam, że dziś nagram dla Was. Zobaczcie, myślę, że Maja zaraz przyjdzie złość na mnie. Nagram test tej maty do lizania. No a Soni dam właśnie ta mata w ogóle ma takie przyczep, nie wiem, mocowania do płytek czy do komody. A ta mata tego nie ma, ale mimo tego dobrze się trzyma, bo no bo te maty są z takiej gumy. Ale zrobię Mai tą nową matę, którą ostatnio zamówiłam w sklepie 4 łapy. A Soni zrobię tą, którą Maja miała wcześniej. I od razu im dam do przetestowania tą pastę orzechową, którą zamówiłam. Co dziewczyny, chcecie tak przetestować? Czy nie? Już tutaj otwieram tą pastę. Ciekawa jestem, czy dziewczyny rzeczywiście to posmakuje, czy nie. Pięknie pachnie ta pasta, to Wam mogę powiedzieć. Pachnie po prostu tak orzechowo, no bo jest orzechowa. Bo jednak, oczywiście jak zamawiamy pastę mięsną, no to wiadomo, że będzie czuć w niej mięso. A tutaj mamy piękny orzechowy zapach. Z tym, że zastanawiam się, czy pieskom będzie smakować. Bo mięsna raczej na pewno by im smakowała. A orzechowa, no to już nie wiem. Ale zaraz się okaże. No trochę więcej będę musiała dać. Ale teraz to im rozsmaruję. Nie, może nawet nie więcej, może tyle wystarczy. Bardzo gęsta jest ta pasta. I przyszłam już tutaj do kuchni, dlatego że tutaj pieskom dam te maty, bo boję się, że w pokoju one rzeczywiście zaczną brudzić na dywan. Tylko nie wiem, czy lepiej jest, jak zaświecę światło, czy ze zgaszonym. Zaraz tutaj damy, może najpierw Soni. Chodź, Sonia! Chodź, Sonia. Tu mam coś dla ciebie, zobacz. Zobaczcie, Sonia chyba nie chce. Widzieliście? Byłam pewna, że właśnie Soni smak orzechowy tym bardziej posmakuje. To jednak zaskoczenie. Chodź, Maja, gdzie ty jesteś? Maja standardowo boi się przejść, skoro Sonia jest.
Moniczka, ciekawe, czy tobie zasmakuje. Powiem wam właściwie, że test jest nieudany, bo Sonia w ogóle nie chciała spróbować tej pasty. Co jest dla mnie zaskoczeniem, bo Sonia zawsze lubiła jakieś słodkie smaki, jak gdziekolwiek były, ale nie chciała spróbować nawet. Maja trochę spróbowała, ale nie była jakoś zachwycona. Wpadłam jeszcze na jeden pomysł i pokroiłam trochę smaczków i tutaj im dałam na tą matę, nie wiem czy to widać. Zobaczymy, czy wtedy je bardziej zachęci. Tu masz Sonia. Ja coś tam liżę. Ja sobie nawet zaczęła jeść tą pastę teraz, jak ma smaczki. W ogóle na to, że do jej razy jej smakuje nawet ta pasta, zobaczcie. Bylizuję tą pastę. A tak to ona nawet nie chciała spróbować tej pasty, więc nawet nie wiedziała, czy jej smakuje. No to Maja też już zaczyna. Czyli jednak jest sposób na pieski, jak nie chcą spróbować. Bo u nich chodziło o to, że na przykład Sonia w ogóle nawet nie było tak, że jej nie smakuje, bo ona w ogóle nie chciała spróbować. Ona podeszła, powąchała i odeszła od tej maty, więc nawet nie mogła sprawdzić, czy jej to smakuje. Sonia prawie już wylizała całą matę. A tak nawet nie chciała sprawdzić, co to jest. Widzisz, Soniaczka, jednak dobra. Maja też sobie liże. Laskasz, tak? A jeżeli wy kiedyś kupowaliście tę pastę orzechową, to możecie mi napisać, czy waszym pieskom smakowała. Bo mnie, jak widzicie, taka różna. Mam, nie wiem, właściwie jak to określić, czy nie smakuje, czy nie. Bo w ostateczności Sonia jednak chyba posmakowała, bo ją je liże. Już muszę Soniu się zaprowadzić, ponieważ przed chwilą dzwoniła moja mama, że już wrócili do domu. Dzisiaj chomikom dam po kawałku jabłka. Tu już im przekroiłam. Orzeszek już tu głodny leci. W ogóle orzech, zobaczcie, co zrobił. Odkopał z jednej strony trucinę. Ale jabłuszko smakuje. I oczywiście kawałek jabłka dla chrupka, który zamiast gryźć, to liże. Na razie spójrzcie, chrupcie sobie, liże to jabłko.
W takie upalne dni bardzo fajną opcją jest dać chomikom jabłko, ponieważ jest ono soczyste i zapewni im też właściwie wodę. Gdybyście zauważyli, że w te gorąca wasze chomiki mniej piją, to możecie dać im kawałek jabłuszka. Jabłko jest bardzo takim soczystym owocem. Jestem z Mają na plaży. Tutaj nalałam jej wodę. Jesteśmy nad zalewem tu przy kąpielisku, ale na razie jej nie spuszczam, no bo są dzieci, które biegają, no i lepiej nie ryzykować. Ale Maja, jak ktoś biegnie, to właśnie może być tak, że go będzie chciała gonić. Poza tym są na plaży też inne pieski. Akurat z tej strony tu mamy fajnie, bo jest pusto, ale już po tamtej stronie plaży jest trochę ludzi. Śmieczko, chcesz sobie łapki tu zamoczyć? Chodź. Spacerujemy sobie tutaj po plaży. Tylko tam dalej w tle koszą trawę i właśnie słychać. Chodź, Maja. Chodź. Wróciłyśmy do domu, a tu taki deszcz zaczął padać. Także całe szczęście, że już jesteśmy w domu. Biedna Majeczka, przerażona burzą, leży pod biurkiem. Dzisiaj Maj dam dojny na teci, na smaku fasolki, ryżu i królika. Karmę już jej nałożyłam, teraz jeszcze czystek. Już Majeczka ma gotowe, mogłam jeszcze jej to wymieszać, ale już
sobie zajada. I już prawie pusta miseczka. Jeszcze Maja wylizuje resztki. I tak, taka była duża ulewa, a teraz znowu świeci słońce. Już deszcz przeszedł, burza też. Ja mam już kupiony rabarbar. Moja siostra przyjdzie jakoś o 17 i będziemy razem piec ciasto rabarbarowe. Chyba rok temu robiłyśmy z rabarbaru. W tym roku, w tym sezonie w ogóle jeszcze nie, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że ten rabarbar się nada. My teraz wieczorem przyszliśmy na działkę. Znaczy, ja przyszłam z Mają, ale Sonia też jest na działce. A Maja nie wiem, gdzie jest. A tu. Tu Majeczka. Co ty robisz? Okopiesz chyba dziury. Maja kopie dziury. A Zuzia sobie spacerwie. I je trawę. Pieski sobie tam chodzą. Maja tu cały czas coś kopie, czegoś szuka. Tam znalazłaś, tak szukałaś pod tą pigwą. Spójrzcie też, jakie już duże owoce pigwy. No Maja nie wiem, coś tu czuje i chodzi i szuka. Sunia, ty też coś tam czujesz? Maja jakiś trop na działce złapała. Chodzi po całej działce i wącha. Czyś szuka albo kopie dziury. Nie wiem, czego ona szuka. Też jabłka już coraz większa. Tu jakie duże. Gdzie Zuzia? Zuzia tam pod hortensją. Mam dla Zuzi cukinię. Zaraz jej dam. Zuzia jest już na wybiegu. Tu Zuzia sobie chodzi. A Soniczka, ty cukinię chcesz? Zuzia, tak przy samym ci dać tą cukinię, czy tu? Pójdziesz sobie zjesz?
będę kończyć dzisiejszy filmik. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.